ogóle to zacznę tak. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, dobrego samopoczucia, spełnienia zawodowego, choć z tego co wiem, to idzie coraz lepiej. I przede wszystkim dużo pogody i radości w życiu. Z całego serca Ci winie dziękuję, słuchaj, fajnie, miło, bardzo miło, słuchaj. No właśnie się zorientowałem sobie, że skończyłem 57 lat, cholera, nie wiem, kiedy to zleciało w ogóle. Masz rację, też tak sobie pomyślałem. Pitolić, to 57 jest fajnie. Nie, bo to wymawiają ludzie. A mam taki malutki upominek. O, fenomenalnie, dziękuję Ci. Bardzo Ci dziękuję. Moja i moich kolegów, Mopsa i Pita. Bardzo Ci dziękuję, ale wiesz, kurczę, winyl, no, moje czasy, rozumiesz, moje czasy. Ale teraz winyl wraca w wielkim stylu. W wielkim stylu, słuchaj, no, mam trochę w domu u taty jeszcze. Mam też u siebie, muszę sobie teraz sprawić i będzie najlepszy powód, wiesz, żeby wrócić do odtwarzania właśnie winyli, naprawdę, bo to rzeczywiście wraca w dużym stylu. A kiedyś to była podstawa, wszystkie prywatki, wszystkie te, no wiesz, wszystkie imprezy no, przy winylach. Wiesz, no fajna jest rzecz, bo dzisiaj płyta jest tak naprawdę taką cegiełką dla artysty. I po prostu można sobie winyl fajnie postawić, nawet jak się go nie słucha. A, słucha się, ładnie słucha. Wygląda. Słucha się, słucha. No, ale ty to wiesz, ludzi, ty to wiesz najlepiej, że wiesz, no. No kiedyś to rzeczywiście nie, no, było ciężko o takie rzeczy, a już o takie, wiesz, płyty, to pamiętam kolegów, którzy mieli gdzieś rodziny, wiesz, w Kanadzie, bo ja z Podkarpacia, wiesz, to, życie. Wiesz, Stany Zjednoczone, tego, więc przysyłali płyty, to się zbierali po 20-30 osób u kogoś, kto miał odtwarzacz, Daniel, pamiętam, on taki, rozumiesz, genialny. A, odtwarzacz się odtwarzacz, tak Daniel się odtwarzał, to był top. A to nie był ten, co się paluszkiem dotykało? Tak, tak, sensory, tak jak Radmor radio. Słuchaj, to ja taki miałem po tacie, w sensie nie, że tata odszedł, tylko oddał mi. No oddał, no to rozumiem, no to wiesz. No, to się zbieraliśmy po 20-30 osób i słuchało się płyt, kurczę, wiesz. No i co? Fajny Pink klimat. Pink Floydów, wiesz. Potem był jakiś Nowa Fala, coś, wiesz. No a tu na naszym rynku to pamiętam. Budkę Suflera się słuchało, perfekt. Widzisz, fajna ta rzecz jest, że czasami kiedy za dużo, to nagle się okazuje, że jest trochę za mało czegoś, to znaczy w sensie, że nie przeżywa się tak w takim razie muzyki, bo wszystko jest, a wtedy się siedziało i jak to ta płyta wyszła, to słuchacz był takim prawdziwym słuchaczem, że siedział i nasłuchiwał, o ty, a słyszeliście ten dźwięk? Co to było? Masz dużo racji, coś w tym jest, że wiesz, mówili, ale który kawałek najlepszy, fajny, wiesz, tak. Się słuchał, ten fajniejszy, ten do tańczenia, ten bardziej do słuchania, ale posłuchaj, tutaj widziałeś, a perkusja, wiesz, tutaj chodzi, tutaj bas, tu to, no rzeczywiście, bo dzisiaj to tak, wiesz, trochę ucieka, nie, wiesz, w tej ilości tego, wiesz, Niagara tej muzyki spływa na nas wszędzie, i, wiesz, nie tylko muzyki, wszystkiego. No, wszystkiego, no oczywiście, wszystkiego. Ja mam bardzo duży problem z zapamiętywaniem nazwisk i mam nadzieję, że się nie pomylę, bo nie. Troszeczkę Twoje nazwisko jest dla mnie skomplikowane. Kropielnicki, mówię. Tak, nazwisko. Właśnie. To ale dobrze. Wiesz, ja ci powiem, proszę Państwa, dzisiaj mamy specjalnego gościa. Mirosław Kropielnicki. Witam serdecznie, witam Cię. Bardzo krótki opis. Aktor. No krótki wszystko. Aktor, tak, tak, myślę, że bo tak. Bo ja czasami myślę, przedstawiam... Nazwisko będzie łatwo zapamiętać, bo wiesz co, mało kto, ja też nie za bardzo lubię moje imię. To co innego twoje przepiękne łacińskie imię, Winnic już, wiesz. No. Czemu? Mirek? Ale nie, Mirosław, wiesz, to druga część się gorzej się kojarzy. No słuchaj, w twoim zawodzie bardzo dobrze. Ale wiesz co, wszyscy mnie w zawodzie znają jako Kropek. I to się świetnie, bo wszyscy do niej mówią. Od Kryśki Jandy po młodych kolegów, młodziutkich całkiem, że wszyscy mówią Kropek. Raczej funkcjonuje jako Kropek w środowisku niż jako Mirosław, że tak powiem. I to dlatego było łatwiej nazwisko pewnie, bo to od nazwiska jest taka ksywa, która do mnie przylgnęła już od wielu, wielu, wielu lat. Ale no, problem na przykład ja mam taki, że aktorów nawet, których śledziłem od bardzo długiego czasu, potrafię totalnie nie pamiętać, jak oni mają na imię i nazwisko. I już niedawno się nauczyłem, że na przykład jest Woody
I teraz właśnie nie wiem, czy Harrison, czy Harrelson. Harrelson. Harrelson, dobra, to zapamiętałem, Harrelson. Ale dalej na jednego z aktorów, których bardzo lubię, amerykańskich akurat, mówię, ten wiecie, od Flintstona, co grał Flintstona. I zawsze jak się porozumiewam i o tym mówię, to jest ten. Rozumiem, wiesz co, no nie, no nazwiska się... No pewnie, że wiesz, że nazwiska się utrwalają jak w tych social mediach i wszędzie, wiesz tego. Ja może aż tak strasznie nie występuję w tych mediach, natomiast bardzo dużo występuję po prostu w teatrze. Coraz więcej w kinie i co mnie bardzo cieszy i to jakby pewnie bardziej się ludziom utrwala mój profil i wygląd niż pewnie nazwisko. No wydaje mi się, że tutaj rolę Cezara można by było... To też Romulusa Wielkiego już grałem w Teatrze Polonia w Warszawie kiedyś, w zastępstwie pana Janusza Gajosa. Ale Cezara jeszcze nie ciąłem, mówiąc. No widzisz, a ja bym właśnie, widział, że, jeszcze, wiesz? Że Juliusz Cezar... Spokojnie, nie? Brutusie, no, dlaczego? Brutusie, tak, dlaczego? No i ty przeciwko mnie. I ty przeciwko mnie. Nie, jeszcze Cezara nie tego, ale jeszcze trochę przede mną, więc... No. Mój wujek ma na imię Juliusz i Proszę. Zawsze swoje psy nazywał Brutus. Rozumiem, że to nie były pinczerki, tylko jakieś agresywne psy. Tak, zazwyczaj wilczury. Wilczury, proszę tak. bardzo. No tak. Wiem, od czego chciałbym zacząć. Od dyskusji nad jedną rzeczą. Właśnie od tego, właściwie od czego zaczęliśmy. Czy jako artysta nie masz czasami takiego żalu, smutku właśnie, że tego wszystkiego dzisiaj jest za dużo i że coś, co ciebie kosztuje, dużo pracy, przygotowania, na końcu może się stać trywializowane, ja wiem. Tak, i bo chciałem tylko powiedzieć taką historię. Wyszliśmy kiedyś ze znajomymi z, dla mnie, bardzo fajnego filmu, Ave Cezar, braci Coen. I wyszedłem akurat, no tam ktoś mnie zaprosił, było dużo ludzi takich, ich nie znałem. I oni tak wyszli z tego filmu i wyszli, ktoś zapalił szluga, ktoś powiedział, że jedzie gdzieś tam, ktoś, co my zjemy jeszcze coś tego? Ja mówię, kurwa, przepraszam, czy myśmy filmu przed chwilą nie obejrzeli, czy... Coś do powiedzenia, że ktoś ma? Tak. I mówię, bo ja do cholery jasnej zobaczyłem coś, co zrobiło na mnie wrażenie. Ktoś chce o tym porozmawiać, czy już wpierdalamy pizzę i do domu, kurna... Wiesz co, bo jest coś takiego, że już właściwie jest takie wrażenie w społeczeństwie, że no, nic właściwie nie jest w stanie nas zaskoczyć, nic nie jest w stanie nas zadziwić. Wszystko już widzieliśmy, to już było, już nie takie morderstwo, nie takie szpiegostwo widzieliśmy, nie takie jakieś, wiesz, turpistyczne rzeczy, wszystko już było widziane. Nieludzkie skurwysyjstwo zadziwia cały czas. Tak, bezsprzecznie, cały czas to wszystko widzieliśmy. Więc, no bo, wiesz dlaczego, może nie wiem, może za mało jest... dobrego rzemiosła, artyzmu prawdziwego w tym wszystkim, tylko jest taka, dużo jest takiej sieczki. Ale właśnie nie, chodzi nie. o to, że ja mówię ten, wychodzę z dobrego filmu. Z dobrego Ktoś filmu. Idzie na dobrą sztukę i też podejrzewam, że może być podobna sytuacja, że ktoś przyszli w trakcie, nie wiem, pośmiali się, coś tam, nie wiem, wzruszyli czy cokolwiek, wyłażą i dobra, to jeszcze, kurwa, ten burger jest otwarty, czy coś już to jeżeli to był fajny film i to cię zmobilizowało do tego, żeby powiedzieć, zaraz, chwileczkę, słuchajcie, no ale nic nie pogadacie ze mną czy ze sobą razem o tym, cośmy widzieli, no to jeżeli oni o burgerze, to musisz znajomych zmienić. Zaznaczyłem, że akurat to była grupa ludzi, których ledwo znam, jedną osobę nie znałem. Ale wiesz co, powiem ci tak. No bo jednak rozmawia się o takich rzeczach. Wiesz, jak tego wyjdziesz, no coś się ruszyło, coś się dotknęło, dotyczyło, no to się rozmawia. Uważam, że no po to między innymi uprawiam ten zawód, mi się wydaje. Po to się jest artystą. Bo właściwie to no, bez tej potrzeby, no to bez sensu uprawiać, to trzeba zmienić zawód. To ja bym powinien zmienić. Uważam, że powinno się o tym rozmawiać, jeżeli jest oczywiście o czym porozmawiać. No to musi się rozmawiać, bo po to my to wszystko to robimy. Ty też muzykę po to robisz, też po to robisz, nie wiem, na przykład
To od tego chciałbym zacząć. Ty też robisz 100%. Tak. Ty też robisz różne rzeczy, no po to, żeby ktoś podyskutował. Może mu się to nie podobać. Może mieć inny gust. Może coś, no ale pogadać można. Tak, ale są jeszcze na przykład takie rzeczy, że jednak na przykład, to mnie właśnie też ciekawi, że jak ważny dla ciebie w twoim zawodzie jest sam proces tworzenia, bo na przykład ja muzykę robię amatorsko i akurat zrobiłem sobie płytę, sprzedam, mamy z chłopakami grupę słuchaczy, natomiast ona nie jest duża, ale tak naprawdę akurat w tym przypadku ja to robię dla tego momentu, kiedy się to robi. On jest dla mnie osobiście najbardziej satysfakcjonujący. No bo to jest najbardziej twórczy, bo to jest najbardziej twórcze. Potem też oczywiście no, w przypadku aktora, muzyka też na pewno jest, jest potem koncerty też są twórcze, ale jednak są też odtwórcze, a ten proces dochodzenia do tego jest absolutnie czystym procesem tworzenia. No i to jest coś fantastycznego. Ja znam aktorów, którzy nienawidzą grać. I oni uwielbiają próbować. Okej. Okay. Uwielbiają próbować, dlatego że to nie wiedzą jeszcze, co z tego będzie, co to z tego się urodzi. Czy to pójdzie w lewo, czy w prawo, czy do góry, czy w dół. Kompletnie nie wiedzą, czy to tragifarsa wyjdzie, czy to będzie farsa, czy może to jednak nie, czy coś, no rozumiesz. A potem samo już granie, no może jeszcze parę pierwszych spektakli, okej, jak cię mogę. Ale potem 10, 30, setny spektakl, czy 300, no nie, no to już wiesz, to już jest rąbanka. Ale czy można tak jakieś, jest, też się zrobić jakieś interpretacje, bo na przykład no to samo w muzyce, to wiadomo, jest nawet w muzyce klasycznej liczy się interpretacja. Ktoś jest dany utwór, ale teraz czy on go zagrał bardziej dynamicznie, czy mniej, czy pozwolił tym nutom wybrzmieć odpowiednio, czy też bardziej krótkie te dźwięki tego, no może sobie same różne... Jak słyszałem, jak Maksymiuk, który tłumaczył, no mówi, bo jak to jest w tej muzyce właśnie, że co, no jest Rekwiem Mozarta, no i co, no to czy to będzie orkiestra pod Bernsteinem, czy to będzie pod francuska narodowa orkiestra, czy nasza symfoniczna jakaś polskiego radia, czy coś, no to wszystko to samo, no Rekwiem, no Mozart napisał. Aha, ten Maksymy mówi, tak jest, jak ja mówię w Glasgow, to na przykład Rekwiem gra tam, confutatis. Tadam, maledi, a ja w Polsce to zawsze confutatis, maledictis, tam, i to było fantastyczne, bo wiesz, ile właśnie, jak to może być, no dobrze, no jest rekwiem, no ale jak to można, różnie nuty są, ale to jest tak, no też spektakl jest, wiesz, no spektakl jest napisany, tak, zrobiliśmy go tak, potem oczywiście bez jakichś takich, żeby nie wysypać kolegę, wiesz jak to jest, no to można sobie jazzować w teatrze i no w filmie może mniej, ale chociaż też, no ale w teatrze możesz sobie jazzować na ten temat, prawda, grasz z zawodowcami i dlatego to jest przyjemność grać z zawodowcami, no to sobie jazzujesz ten tekst, troszeczkę inaczej podasz i tak dalej, nie zmieniasz intencji, no ale to też może być ożywcze, że tak powiem, takie granie. A propos tamtego, co mówiłeś, to mi teraz przyszło do głowy, bo to było ciekawe bardzo pytanie, wiesz, że dlaczego teraz tak ludzie, bo wiesz co, ludzie mam wrażenie w ogóle dzisiaj mało ze sobą gadają. Mało gadają. Kolega, jak myśmy przyszli do szkoły teatralnej, to powiedział tak, to był 84 rok, wystawił taką flaszkę ciepłej wódki, wiesz, taki okropnej, bo to takie czasy były siermiężne. Aha. I mówi, mamy młodzi studenci, mówi, siadajcie tutaj, mówi, napijemy się. Miał ksywę Motyl, okay. Aktor, nie wyglądał na aktora. Aha. Motyl był i polał te, wiesz, rozlał na trzy szklanki taką ciepłą wódkę, aha, jakąś. No nie pamiętam, Wistula, coś okropne to. I mówimy, Jezu, Motyl zły, no ale coś, kurczę, my nie damy rady. Co nie dacie rady? No coś na zagrychę, on mówi. Na zagrychę? Pogadamy. Okej, i to fajne. Było fantastyczne, bo wiesz co, bo ludzie gadali chyba, mam wrażenie, więcej ze sobą. No ja wiem, że taki jest świat, no się zmieniło, no dzisiaj gadają ludzie przez komórkę ze sobą, no piszą, siedzą obok siebie i gadają, no siedząc w komórach. Ach,
to jest coś, na co wielokrotnie narzekam, z chęcią z tobą na to ponarzekam. Natomiast to, że gadają przez telefon, to akurat dla mnie to jest super, bo ja sobie mogę rozmawiać z moim kolegą w Hiszpanii, z moim kolegą na Wyspach pod Ameryką, z kimś w Anglii. Super. Coś nieprawdopodobnego. A ja pamiętam ten czas, gdzie do, wiesz co, trzeba było iść, nie wiem, albo do budki, albo nawet ten telefon, to wykręcanie i nawet wiem. I potem jeszcze słuchaj, pogadajmy, wiesz, tam 30 sekund, bo to będzie kosztowało majątek, a ja nie chcę domu sprzedawać, więc... No racja, to oczywiście, oczywiście, że racja, ale mówię o takich ludziach, co siedzą 4 metry od siebie i gadają ze sobą, pisząc do siebie. To wiesz. Jest okropne. Nienawidzę tego, gardzę tym, walczę z tym i najbardziej, co mnie w tym wszystkim boli, to jeszcze fakt, że nie tylko robią to ci młodzi, którzy się urodzili z tą komórką, po prostu ich pierwsza kubka to była komórka, tylko potrafią to robić też ludzie w moim wieku, którzy nie urodzili się tak w tym, a no tak, spotykam kogoś i na przykład nie widziałem się z nim kilka lat i on coś kurwa robi w tym telefonie cały czas. Ja mówię, ty, ale kurwa, no przepraszam cię, że jestem takim pierdolonym nudziarzem jebanym, że tak cię zanudziłem moją kurwa osobą, że ty już musisz napierdalać. Nie, ziomek, ja tylko kurwa tam zdjęcie mówię, no nie, kurwa, jak świat nie zobaczy twojego pierdolonego zdjęcia w tej minucie, no to już masz po karierze. Na przykład wielu muzyków tak robi. I ten, bo on tam Instagrama coś, kurwa, no i co z tego, że Instagrama? No kurwa, ty, w ogóle to się widzimy na 20 minut, pół godziny przelotem. I ten, wiesz co, kawkę sobie. Tak, tak, oczywiście. Na kawkę? Ale oczywiście. Jaką? Oczywiście. Nie, ja wodę, wiesz co, ja wodę wezmę. Wodę weź, masz, weź. Jest dla ciebie. A to jest, no okej, okay, dzięki. To nie, chcę. Chyba, że chcesz zimną. Nie, może być, super, taka może być. Taka tak? może być, tak, super, dobra. Dziękuję. Fenomenalnie. No i mi się wydaje, że to jest jakieś takie, jednak ktoś mi pieprzy, bo są jakieś czasy, bo srasy. Ja nie wiem, albo jestem jakiś... Nie, kurwa, nie jestem żaden stres, pierdolę w ogóle. Kurwa, to jest niekulturalne. Czy zgodzisz się, czy mi się coś popierdoliło i to... Ten... Nie, no oczywiście, że no masz rację. No ja bym też, no, zwrócam też na to uwagę, też mnie to denerwuje, no. Komórce, no też zwracam uwagę, no dajcie spokój, mówię, słuchajcie, no siedzimy tutaj, no to weźmy, pogadajmy albo coś, no to zostawcie te komórki. No. Ja rozumiem, że mama zadzwoniła, że... No nie, jasne. No tak, to... tak, że coś, ktoś odebrał, na chwilę odszedł, bo jest coś ważnego, no to ja nie jestem tutaj jakiś taki ten, ale kurna, no gapi się, kurna, nie jest w stanie 10 minut z człowiekiem porozmawiać. Tak. Przecież my tu też wymieniamy informacje, no masz to samo w tej komórce. Nie, dzięki. Wymieniasz informacje, no to kurde, no to wymieniajmy informacje do jasnej cholery. Ja się cieszę, jak ludzie, wiesz, wychodzą z teatru, a jest tak bardzo często i rozmawiają i tego to jest bardzo fajne, bo czasem to widzę na boku, że rozmawiają sobie ludzie i tak dalej, bo się wychodzi w teatru, to widzę czasem ciemno, czasem ludzie idą i słyszę, co że mówią, że rozmawiają o tym. To jest bardzo miłe, no znaczy, no, że jest okej, okay, no, że w porządku, że to coś to daje, coś działa, no potem napiszą coś, okej, to widać, że gadali, że ich to obchodzi jakoś, no. To jest bardzo fajne. No dobrze, to tak jak w jakimś TVP, teatr czy kino? Ha, ha, ha. Świetne pytanie. Świetne, widzi, teatr czy kino? Wiesz co, najlepiej teatr i kino. Wiem, kurwa, przecież wiadomo. Najlepiej jedno i drugie. Ja tak sobie wyobrażam, jak ktoś by tak... Znaczy, ja mam coś takiego. Ja wyrosłem, że tak powiem, z teatru, absolutnie. Kino jest dla mnie, no jeszcze, że tak powiem, chyba jeszcze myślę przede mną, daj Boże, ale coraz bardziej mnie to kino... Dzień dobry. Nie, ale jakby pan mi dał kubek z lodem, taki w miarę duży, byłoby super. Kubek z lodem po prostu. Dzięki. Wiesz, że po prostu jeszcze ten... No, super. Jeszcze ten, wiesz, przede mną ten...
jeszcze to kino. Ono mnie coraz bardziej ciekawi, fascynuje. No i to bym ci tak odpowiedział, ja wiem, no tak, co, odpowiedziałbym ci tak, wiesz co, teatr, ale coraz częściej kino. Ale co, bo... Bo może dlatego, że na fantastycznych ludzi trafiam w tym kinie. Słyszałem, że teraz z moim kolegą pracujesz, jestem bardzo ciekawy waszego efektu, z Jasiem Polubkiem. A z Jasiem Polubkiem, tak, pracowałem cały czas z nim właściwie, bardzo dużo z nim zrobiłem. Jestem absolutnie jego fanem, przyjaźnimy się, mam taką nadzieję, takie wrażenie. To jest fantastyczny człowiek i fantastyczny reżyser i bardzo dużo z nim zrobiłem, bo zacząłem tak, wiesz, i, ale widzisz, zaczęło się to od teatru, on gdzieś on oglądał coś, wiesz, coś i poszedł do teatru. I zaprosił mnie, wiesz, zaprosił mnie do tego Tomka Komendy, tam na małą rolę, na sprawdzenie. Słyszałem o tym i wyobraź sobie, że nie wiem, czy obejrzę ten film. O, widzisz. Ale tak w ogóle z zamierzeniem. Tak jak nie zamierzam Smarzowskiego Wołynie oglądać. Rozumiem. Nie chcę tego oglądać. Po prostu mam taki, kurczę, nie wiem, tam może ktoś powiedzieć, winni jesteś tkliwy, gówno mnie to obchodzi. Widziałem całą masę pojebanych rzeczy. Rozumiem. I też widziałem ileś na żywo i... Kurwa, nie wiem, czy chcę to oglądać. Cholera jasna. No, no nic, ale to... Ludzie mi polecali, no tak, że to dobry bardzo film. Bardzo dobry. Kurde, bardzo... Wołyń, kurde, dziećmi rzucają czy coś, kurde, tu dojeżdżają chłopaka w celi, pod celą, czy no, rozumiem. Mówił, kurwa, ja pierdolę. No, ostry, ostry rzeczywiście, no ale moim zdaniem wart obejrzenia. Fantastyczne spotkanie z Jankiem przy Rojście 97. Teraz ostatnio kręciliśmy Doppelgangera, szpiegowski film fantastyczny. No i czekamy na premierę naszego dużego projektu Netflixowskiego, że tak powiem, to jest Wielka Woda. Tak, czy ja mogę powiedzieć, o czym to jest? Bo ja możesz, oczywiście, że możesz. Jasne. To jest o wielkiej powodzi. Tak jest, we Wrocławiu. Tak, we Wrocławiu, która do Szczecina dobrnęła na przykład, z którego jestem, ale już nie tak mocno. No tak. A Szczecin to tam, a Wrocław to zalało równo. Równo, 97 rok, no straszne było, no i to fantastyczny ta praca, prawie półroczna praca. No fantastycznie, bo to Janek Holubek, ale też i Bartek Ignaciuk, drugi reżyser, fantastyczny człowiek i operator, którego warto powiedzieć nazwisko, fantastyczny człowiek, fantastyczny artysta, Bartek Kaczmarek, który robił zdjęcia do tego. Wspaniała ekipa, w ogóle cała ekipa fantastyczna i aktorów. No, naprawdę. A kiedy to wjeżdża? Wjeżdża chyba, no myślę, że wrzesień, październik najpóźniej. Kurde, teraz tak właśnie myślałem, że w lato to nie może. Nie, nie, no teraz jest taki troszeczkę sezon ogórek, więc przepala troszeczkę, film. Tak, no ale czekam też na premierę w serialu Erynie według Krajewskiego z Marcinem Dorocińskim, gdzie grałem fajną rolę. Duża rzecz, która na nas czeka. Dom pod Orłem Waldemara Krzystka, gdzie też grałem ukraińskiego lekarza. No dużo rzeczy też czeka. Skończyłem w tej chwili fabułę według opowiadania Korczaka o Kajtek Czarodziej z Magdą Łazarkiewicz. To też fajną rolę. To jest taki impact teraz twojej osoby. Czy to twoim zdaniem ma na to znaczenie bycie częściej w Warszawie? Na pewno, no czy w ogóle ja prawie cały czas jestem w Warszawie, już właściwie tak, mieszkam. Tak słyszałem. Tak, że... no bo to wiesz, znaczy jak tu gram w teatrze, gram bardzo dużo. Jak się okazało ostatnio ze statystyk, gram więcej niż szefowa moja. Najwięcej spektakli mam zagranych w Och Teatrze, ponad 100. Też wiem o tym chcę ty zaraz pogadać. No wiesz, także właściwie jestem tutaj, no oczywiście też no jestem, że tak powiem, dostępny, no bo to jest jednak bardzo ważne. Jak się jest w Warszawie, jestem tutaj w agencji poważnej, super, więc no, musi się być no, dyspozycyjnym. No, tego wymaga jednak i film, i teatr, i ta praca w ogóle, nie? No wiesz, nie da rady być na drugim... Znaczy można niby, no ale ja nie jestem jeszcze taką gwiazdą, żeby być, wiesz, w Nowej Zelandii i dopasują do mnie wszystkie zdjęcia, ja sobie przyjadę z Nowej Zelandii, tu nakręcę i wrócę. No to jeszcze nie. O, to jest właśnie też ciekawy wątek. A czy to ci czasami na przykład trochę wkurza, a może w ogóle, że to jest taki zawód,
Zastanawiam się, czy w każdym zawodzie tak jest. Nie, nie jest tak w każdym. To jest specyficzne w show biznesie, że ta rozpoznawalność, powiedzmy, sława, popularność jest istotna w wielu aspektach tego zawodu, mimo że na przykład, nie wiem, mógłbyś być zajebistym aktorem. Bo wiesz, na przykład jak lekarz jest praktykiem, czy tam tak. Taki ten, no po prostu jest, kurwa, bo zapłacą mu za to, żeby uratował człowieka i tyle, a nawet jak to będzie bogaty człowiek, to przyjdzie i mu jeszcze specjalnie zapłaci. Są oczywiście w każdym zawodzie jest ta ścieżka, no u naukowca tego, ale jednak w tych zawodach artystycznych bardzo mocno to widać, kurde, no możesz sobie super grać, być świetnie, wcierać się w różne postacie, a tu, kurde, przychodzi jakiś wiesiek, co, kurde, wiesz co, wszystko przegrywa i tak dalej. On jest popularny, kurde, i dostanie dwa razy większą stawkę i jeszcze ustawią coś pod niego. Absolutnie. No tutaj jeszcze będzie niemiły. Masz rację, Wini, ja wiem, no wiesz, ja jestem w tym, znaczy, ja jestem jakby częścią tego, natomiast mogę powiedzieć tak, trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Popularny, a dobry. No właśnie, o to, to mi chodzi. To są dwie różne rzeczy. One mogą się razem zgrywać. Mogą, one czasem są, często może nawet, są kompatybilne, równoległe ze sobą, ale często też, równie często nie. No więc może tak odpowiem ci, wiesz, jakbym miał wybierać, to wolę być dobry. Staram się teraz przekuć moje umiejętności zawodowe i moją ciężką pracę, moją, wiesz, obowiązkowość i podejście do tego zawodu zawodowe i ewentualne umiejętności zawodowe przekuć na popularność, ale w taki sposób szlachetny, to znaczy... Ja zresztą nie mam już innego w moim wieku, nie mam jakby innego wyboru też trochę. Chcę to przekuć teraz na to, żeby no, być popularnym, bo to jest ważne, fajne, to jest część tego zawodu i nie ma co przed tym jakby uciekać i to jest fantastyczne. Natomiast ja w moim wypadku bardzo bym chciał i nie wyobrażam sobie tego inaczej, żeby to było podparte wysokiej klasy zawodowstwem. Nie wszystkim się to udaje, bo niestety w tym zawodzie i nie tylko w tym, jak wiesz, zresztą no, fart jest ważny. Jest znajomości, tak, ale mówię różne rzeczy. No. No nie musimy tego nazywać w ogóle, po prostu fart. Wiesz, też jest trochę mojej jakby decyzji i winy, no bo ja, wiesz, dużą część swojego zawodowego życia spędziłem po prostu poza Warszawą. Bo byłem w Poznaniu wiele lat, ponad ćwierć wieku w teatrze. No ale interesowały mnie trochę inne rzeczy, miałem trochę inne priorytety, co innego. A przed taki moment, zresztą pomocna w tym, jakby pomocna, no, taką mamą chrzestną tego wszystkiego jest Krysia Janda, okay. Która mnie jakby tutaj po prostu ściągnęła. I jeszcze jej świętej pamięci mąż, wybitny polski operator, Edward Kłosiński, który też mówił, Kropek, no powinieneś przyjść do Warszawy, kurczę, spróbować tutaj coś tego. No nie, panie Edwardzie, mówię, no nie wiem, ja tutaj jeżdżę po Europie, bo po świecie... Tylko Lech! Nie, tylko Lech! Lech, kolej! Nie, tu jeździłem z Januszem Wiśniewskim, jeździłem po świecie ze spektaklami, bo ja grałem w międzynarodowych przedstawieniach, tego jakby nikt tutaj też nie wie, no bo to mało kogo obchodzi, no ale jeździłem po świecie, wiesz, ale wiesz, ale jeździłem po świecie, grałem w teatrach różnych niesamowitych, wiesz, wiele lat, no i tak myślę, nie, no po co mi ta Warszawa, nie będę przyjeżdżał, wiesz, ale potem jednak, no, Krysia mnie tutaj ściągnęła. No jak zacząłem grać w teatrze, no to zaczęły się pojawiać też propozycje właśnie powoli, te filmowe różne i tak dalej, serialowe. No i tak to się, wiesz, rozkręca, no. Powiedziała, czy ona pali ślugi? Czy kto? Ja palę? Nie, Krystyna. Krystyna? No, rzuca, teraz trochę dobra, pali. Nie, pali trochę właśnie, ja tak zależona. Ja na tego szloga i Mirek, kurwa, no. Mieszkanie ci po tej Elca, bo ja taka kompela, kurwa, ma fajne mieszkanie. 100 metrów. Nie, Kropek, kurwa. A nie, przepraszam. Nie, ona mówi, Kropek, no przychodzisz, kurwa, czy nie przychodzisz, tak. No. Dalej, raz, bo tego. I ja mówię, dobra, no to czekaj, no to kiedy mam? No to czekaj, bo muszę tu jakoś to wszystko zorganizować. Co, kurwa, zorganizować? Jesteś jutro, bo nie jesteś, bo rozpoczynamy próby. Ja mówię, dobra, no to jak rozpoczynamy? Słuchaj,
fajnie ci znalazłem tu koleżanki, fajnych kolegów, mówi tego, mówi tutaj gracie razem, fajna to był truciciel, spektakl, Czarek Żak reżyserował, mówi jest Dorota Segna, jest Małgosia Foremniak, Karolina Gorczyca jest Heniu, Niebudek jest, mówi Czarek Żak, ty gracie tego, dużą rolę dostajesz i dalej już przyjeżdżaj, zaczynamy próby, miesiąc i gracie. Nie, wiesz, to jest też taka osoba, wiesz, no, tak sobie ją wyobrażałem. No właśnie, no tak, no, dobrze sobie wyobrażałem. No i właśnie, i wiesz, ale to jest też taka osoba, która po pierwsze wie, co mówi, wie, co robi, to jest zawodowiec i wiesz, a poza tym, no, jej się też nie odmawia, wiesz, no kurczę, nie można odmówić Krystynie, no. Okej. Okay. Zresztą byłoby bez sensu. No, no dobrze, słuchaj, to co? Chyba jesteś z tych decyzji zadowolony. Bardzo, zadowolony jestem bardzo, no bo mówię, poznałem też, no mówię, kupę fajnych, wspaniałych ludzi, artystów, kolegów wspaniałych, koleżanki, także tutaj, no i to jest, to się, no kręci się, jest naprawdę, nie mogę narzekać, jest fajnie, jest w porządku. A jak do cholery jasnej aktor sobie radzi, szczególnie jeszcze teatralny, z zapamiętywaniem tekstu? Słuchaj, w ogóle sobie nie radzi. W ogóle są aktorzy nie, średnio sobie radzą z tym. Aktorzy się nienawidzą uczyć tekstu, z tego co ja się zdążyłem zorientować. No bo wiesz co, aktorzy się nie uczą tekstu tak, że bierze tekst i powtarza. Wiesz, tylko aktorzy uczą się tekstu w sytuacji, czyli zapamiętują to symultanicznie, wiesz, że jak każesz czasem aktorowi po 10 latach grania jakiegoś spektaklu i grasz 10 lat, grałeś 300-400 razy, miałeś miesiąc przerwy i tak masz powtórzyć tekst, jakbyśmy tak siedzieli, to aktorzy się pitolą w tekście. Ale jak wejdą na scenę, postawią tam rekwizyty, a tak, bo czekaj, ja tu podchodziłem, brałem kawę wtedy, dobra, wszystko wiem, dobra, i do razu tekst wraca do sytuacji. To jest powiązane. Wiesz, Artur Barciś mi powiedział takie coś, tylko on to powiedział odnośnie filmu, a nie teatru, no. Że a tu jeżeli taka jest scena, to po prostu bierzesz, trzaskasz to i potem wypierdalasz to do kosza. I ten, nie wiem, czy Artur użył słowa wypierdalasz, ale takie było znaczenie, że po prostu paszał to wąt z głowy i teraz... Tak, bo jak wiesz, przestajesz grać, schodzi tytuł, to na drugi dzień... Chociaż grałeś to na przykład, znowu się uprę, 10 lat czy 15, schodzi z afisza tytuł, to gwarantuję ci, że aktor na drugi dzień nie bardzo wie, co tam mówił. No bo wiesz, on sobie usuwa z szuflady, bo robi sobie miejsce na kolejną rzecz. I to jest przedziwne, wiesz, przedziwne to jest. Ale to się z tym zetknąłem wielokrotnie, że nie tekst, kurczę, wiesz, no... Dla aktora ważniejsze jest, wiesz, co tu, jakie tu emocje, co tu jest, a potem ten tekst, dobra, to tam się coś zmieni, tu się, wiesz, no. No właśnie, ale jak jest na przykład takie coś, że jest jakaś sztuka, na przykład tak, na przykład nowo napisana, no o filmie to już w ogóle nie wspomnę, chociaż to też niebitnie zależy od reżysera, to akurat tak. Tyle wiem, ale... To jest gdzieś ten popis na interpretację, ale jak są takie niektóre, nie wiem, sztuki, kurwa, konie, klasyki, że no, ja pierdolę, być albo nie być, no takie nie. Kurwa jest pytanie. Słuchaj, chuj. No nie, Wini, słuchaj, no nie, nie można zmieniać, bo są autorzy sztuk. No. Tak jak i w muzyce, no, są geniusze. No. No to możesz sobie Mozarta czy kogoś, możesz sobie interpretować, no ale zmieniać to raczej nie bardzo, bo... No, to o tym mogę z tobą podyskutować, akurat ja uważam inaczej, ale... Inaczej uważasz, no ale, znaczy, wiesz, ale w tekście w teatrze, jak grasz Czechowa czy Szekspira, no to nie zmieniasz tekstu, bo no to no taki właśnie. Jest... I tu jak piosenkę, tu nie ma, kurde. Tu nie ma. Albo jak jest sztuka wierszem. W ogóle, no to nie ma mowy, bo musi być rytm, to w ogóle tak. No nie możesz tego zmienić, ale też, no wiesz, ale też jeżeli ktoś tam coś napisał, to kiedyś w sztuce takiej Szalbie, Georgi Szpiro, jest Bogusławski, jest postać Bogusławski, którego grał Tadeusz Łomnicki i tam jest taka scena, że reżyser mówi, no ale tutaj, dlaczego pan wchodzi tutaj z aktorem, który gra niemą postać? My nie mamy teatru, nie ma pieniędzy, więc nie będziemy tutaj jakiegoś, żeby pan wchodził z drugim aktorem, który nic nie mówi i będziemy mu płacić.
A Tartuf w Świętoszku wchodzi z niemą postacią. I ten Bogusławski, wielki aktor, mówi, no ale mi i królu, no ale Molière był geniuszem, kurwa, czy nie był geniuszem? No był. No to jeżeli był geniuszem, no to jeżeli on napisał, że ja wchodzę z taką postacią, to może my nie rozumiemy, kto to jest. Nie dostajemy umysłowo do tego, ale to nie znaczy, że trzeba go wyrzucić. No bo jak jest geniusz napisał, rozumiesz, to nie. A to jest postać, która naprawdę będzie prawdziwym tym Tartufem dopiero. Na to będzie najbardziej czarna postać. No właśnie to jest to. Czasem jest postać, która mało mówi coś i tego, ale jest niezwykle ważna. Prawda? Bo napisał to na przykład Czechow, Dostojewski, Szekspir. No to nie możemy tego zmieniać za bardzo. No, no właśnie. No tego nie. Tak sobie to wyobrażałem. Tego nie, tego nie. Aczkolwiek są na przykład jakieś inwersje, że przestawiają sceny, coś, no ale tekstu, no jawka. Znaczy są reżyserzy, co zmieniają. Dopisują nawet różne rzeczy. Okej, okay, ale to jest też jakieś założenie w konwencji, że na przykład, wiesz, jak wystawiamy kurna Szekspira, czy tam Romeo i Julię w nowoczesnych czasach i oni kurwa są w dwóch gangach, które się nienawidzą i coś. To jest fajne, niech będą w gangach, bo Kenneth Branagh też robi takie rzeczy, że to na współcześnie na przykład. No. Może Szekspira, no dobrze, ale tekstu to on nie zmienia. To grajcie w gaciach, można grać w shortach. Aha. Idą raperzy ubrani, tak, no, prawda, no. Na przykład i sobie rapują. No ale Szekspira. Ale to ja ci powiem, że gdybym miał myśleć, nie wiem czemu ja w ogóle, ale kurwa lubię się wcielać w różne role, że co ten, nad takim czymś, to jednak tu byłby ten moment, gdybym się zastanowił, żeby to zmienić. A powiem ci dlaczego. No. Dlatego, że na przykład bym sobie pomyślał tak, okej, okay, a gdyby do tego przełożyć nowoczesny język i nowoczesny slang, to po co to wtedy ten tekst? To po co ten tekst? Po co ten robić tego Szekspira w tej szegle rapować? Bo cała opowieść, bo nawet co innego można zrobić, że dosłownie małe słowa zmienić i przetłumaczyć je, użyć na przykład slangowych wyrazów, które znaczą dane rzeczy i zobaczyć, jak nagle to zagrało. Dobrze, czy zagrało, ciekawe. Czy dobrze, nie zagrało? Dobrze, ciekawe, ale wiesz, jaki byłby sztos zarapować w oryginale Szekspira? Byłby sztos, bo tak to byś powiedział, o słuchaj, no koleś rapuje Szekspira. No ja rozumiem, ale na przykład, bo chciałbyś podciągnąć trochę, podrasować język, żeby był bardziej zrozumiały dla jakiegoś targetu. Nie. Nie? Niekoniecznie nawet, znaczy okej, okay, może też, ale nawet dlatego, żeby się zmierzyć, że na przykład dane słowo, ja nawet nie mówię o samym rapowaniu, no, gdyby to było normalnie wystawione, wystawiamy coś, przenosimy to do danych czasów i teraz nawet symbolikę zmieniamy, tak jak ja mam problem z religiami w ogóle. Bardzo różne, ale to nie będę dzisiaj o tym gadał, ale na przykład... Dzisiaj jesteśmy hedonistami. Bądźmy. Ale chodzi mi o to, że te pewne metafory są strasznie przestarzałe. Owca i pasterz. Kurwa, gdzie jako owca kto widział jakiego pieprzonego pasterza? Co oni, kurwa, zwariowali? I czemu nie zmienimy tego nagle w opowieści? Słuchajcie, wyobrażacie sobie szefa w firmie, który zarządza działem jakimś tam i to jest szybciej można złapać. A tu, oczywiście to już jest bardzo szeroko, ale na przykład coś takiego, że tu jest jakieś jedno, dwa słowa, które już są archaizmem, a my znajdujemy idealny odpowiednik w dzisiejszym świecie. Tak? Nie, no oczywiście się nie upieram, no nie chcę być na jakiegoś, wiesz, tutaj, tej betona, konserwę, bo nie, taki nie jestem, ale no pewnie, że można, ale fajnie że się sięga do takich przykładów, bo właśnie wiele z tych rzeczy, to odpowiedziałeś na bardzo ważne też pytanie sam, że bardzo wiele tych jakby leitmotivów różnych w kulturze, to są rzeczy już dawno wynalezione i napisane przez właśnie rzeczonych Szekspirów i Czechowów, tylko przerabiane teraz na współcześnie, żeby było bardziej dostępne, lepiej docierało do ludzi, było nowoczesne. I to nie ma w tym nic złego, to jest super. Ale to są rzeczy już
wymyślone, więc jeżeli oddaliśmy już szacunek temu Szekspirowi tego, to, już, to jest, uważam, bardzo dobrze i bardzo dużo. I żeby na tej bazie robić, fajnie, bo to fajne bazy są, bo to jest dobra literatura po prostu. Ja nie mówię, że to jest tylko ta literatura jest dobra, ale no, przecież wiele współczesnych rzeczy jest fantastycznych, no. Nie ma co. W teatrze też. Przecież my nie gramy wcale Szekspirów ani samych, ani tego, tylko gramy współczesne też rzeczy w Polonii i Wochu, które dotyczą dzisiejszych czasów, no, i problemów dzisiejszych, społecznych, politycznych, fantastyczne rzeczy, naprawdę. A co ty sądzisz na temat, nie wiem, czy to ja to dobrze nazwę, ale chyba może to się tak nazywa, właśnie takich teatrów eksperymentalnych. Ja mam czasami takie poczucie, ja mało chodzę do teatru, ale gdzieś tam czasami bywałem. No. Chyba chcę to nadrobić w ogóle z moją mamą, bo moja mama lubi bardzo teatr, ale... Też polubisz, jak przyjdziesz do teatru. Tak właśnie zacząłem czuć, ale ja kiedyś sobie wbiłem do głowy, że oni mi tam wyjdą, kurde, na golasa i jakimś gównem zaczą mnie rzucać i coś zaczą robić dziwnego takiego w ogóle, że ja się zdziwię. Ja ci coś powiem, bo może tak, bo ja bym tutaj rozróżnił. Wiem, o czym mówisz. Rozróżniłbym teatr eksperymentalny, no, od teatru oszustwa. Oszustów. Okej. Okay. Bo są ludzie, którzy po prostu oszukują widza. No to są właśnie takie rzeczy, co mówisz, że takie rozpisane na pewien rodzaj szoku, kurwa, zaskoczenia, że tego jeszcze nie było. Wyciągnę fujarę, spuszczę ze sceny i no właśnie. Fantastyczny teatr. No, ja nie chcę tego. No oczywiście, ja też nie chcę. I powiem, ale to jest jedna sprawa, a teatr eksperymentalny, To jest inna rzecz, to też są teatry zawodowe, ale no to są teatry dla koneserów, dla ludzi, którzy rozróżniają konwencje, różne techniki bycia na scenie i tak dalej. No to są rzeczy, no to są rzeczy niszowe, no ale jak wiesz, jest mainstream, no wiadomo, no i jest, no. I są nisze. I to musi być, powinno być, i jest, i dobrze. Natomiast do tego przylepia się zawsze jakieś gówno. Rozumiem. Jakiś po prostu ktoś, kto nie ma do powiedzenia nic, ale a próbuje na tym przejechać, wiesz. Płaszczyk dziwactwa, dokładnie, żeby kurna było, że on jest po prostu oryginalny. Tak, tak. I to jest bardzo fajne, wiesz, to jest sprytne, ponieważ to ciężko zweryfikować, bo co masz powiedzieć na ten temat? Mówisz, czy to jest dobre, czy złe? No ludzie siedzą tak czasem i mówią, panie, o co chodzi, nie wiem, czy to jest dobre, czy tak rozglądają się, czy to jest dobre, czy widzą aprobatę, czy widzą wymiociny z boku. Ale jest to bardzo łatwo w ogóle ludzi zrobić w konia i to naprawdę cholera jasna inteligentnych ludzi, którzy się teoretycznie znają na rzeczy, łatwo ich bardzo zrobić w konia, że coś, co jest gównem, jest dobre. Dobre. Oczywiście, dlatego tak mówisz, dlatego trzeba słuchać muzyki różnej, trzeba chodzić do dobrych teatrów, trzeba oglądać dobre filmy, to będzie się wiedziało, który film jest ciulowy, do dupy, który spektakl jest, w którym spektaklu do dupy grali i która muzyka to jest szajs. Tylko jest jeszcze taki efekt, który się nazywa efekt krótszego patyczka. Znasz to? Nie. Ja to bardzo lubię. Jak się kogoś chce strać, to jest kurwa fajny tekst, żeby powiedzieć, ty kurwa jesteś krótkim patyczkiem. Ale można mu, wiesz, puścić sugestie do genitaliów, ale też właściwie do... Bo ja znam trochę takich krótkich patyczków. A krótki patyczek chodzi o to, że jest taki test, który robiono, że brano patyczki, dwa, i jeden był krótszy, ale nie taki bitnie o połowę, tylko tak, troszkę, że każdy głupi widzi, że jest krótszy, tak, ale cholera jasna, tak troszkę krótszy. I brano 20 osób i 20 osobom pokazywano te dwa patyczki, mówi, teraz kurwa napiszcie po prostu, który patyczek jest dłuższy, który krótszy. I tak naprawdę testową osobą to się brało ilość grup, ale testową osobą naprawdę jest tylko jedna osoba. A 19 oszukuje. I te 19 zaznacza, że dłuższy jest krótszy. I prawie zawsze wychodzi, że ta jedna testowa też zaznacza w końcu, kurwa, patrzy po wszystkich i chuj. I pisze, że krótszy jest dłuższy.
A jest o tym film, nie wiem, czy widziałeś taki dokument, bardzo go polecam, Wyjście przez sklep z pamiątkami. Nie oglądałem tego, to, ale bo moim zdaniem to powiedziałeś, to fajnie, wiesz, jak moim zdaniem to się nazywa? Teraz się uśmiejesz. PR. Bo to, co rozumiesz, tak. Bo czasem jest tak, że napiszesz, masz dostęp do mediów i napiszesz, słuchajcie, zapraszam na fenomenalny spektakl, to zrobił ten i ten, był tam i tam, genialne, to, tego, i przychodzisz i wiesz, pokazuje, nie wiadomo, co ludzie siedzą i tak mówią, wiesz, no ale nie, i ktoś w korytarzu w przerwie powie, no genialne, tak. Genialne, słuchajcie, trochę głośniej powie. Aha. Przy winku, w przerwie spektaklu. Aha. Wspaniale, fantastyczne, szasza, pójdzie. No genialne. I potem i ci ludzie, wiesz, i część ludzi, których myślała, że to jednak nie genialne, tylko do dupy, no. Mówi, ja wiem, może rzeczywiście to jest genialne, my się nie znamy. Tak. Ale okazuje się, że większość osób tak mówi. No. To jest najgorsze. No właśnie, i ten film, bardzo ciekawą rzeczy pokazuje, ja bardzo krótko o tym opowiem, on jest o znanym artyście Banksym i ten film, to chciał o nim gościu zrobić film i koleś miał zrobić o nim film, tylko tyle, że po prostu chciał go zrobić tylko dla sławy i pieniędzy, w ogóle był beznadziejnym i gównianym reżyserem żadnym nie był, w ogóle do niczego się nie nadawał i pokręcił kupę jakiegoś chaotycznego gówna, skręcił, to się okazało, że to jest nie do oglądania w ogóle. No, i ten Banksy, który jest wielkim artystą, tak. Obejrzał to i sobie kurwa pomyślał teraz to ja odpierdolę wam dopiero film. I on wziął, słuchaj, najpierw, więc duża część tego filmu pokazuje, jak ten cały oszołom kręcił tego Banksiego. Myślał, że on kręci tamtego gościa, a finalnie to on sam się z siebie nakręcił. I on pojechał po tym wszystkim do Los Angeles, kolebki, kurwa, kultury, filmu, różnych rzeczy. No jest tam od cholery obcykanych ludzi, którzy kupują sztukę, obrazy, różne pierdoły. I ten Banksy sobie pomyślał, że on sobie zadrwi z tego całego środowiska i po prostu wziął i zadzwonił do jakiejś gazety i powiedział tak, słuchajcie, kurwa, tu przyjechał mój kumpel. Wielki artysta. Wielki artysta. To jest... To jest bardzo wyjątkowa osoba. On im to taką gadkę naroił, a ten gościu kurwa był debilem, on nie wiedział nic kurwa co zrobić. I po prostu i on mu zorganizował, powiedział słuchaj, zamiecha, robisz pieprzoną wystawę i ja ci gwarantuję, że tu cała wierchuszka przyjdzie z Los Angeles, tylko musisz po prostu coś narysować, coś musisz zrobić. No i ten zwariował, ja pierdolę, co robić, kurwa, no przecież nie umie rysować, nic kurwa nie umie. Więc wziął po prostu, wiesz, jakieś stare obrazy, jakimś psu kazał biegać z łapami, tu dorysował wąsy, tu kurna penisa, tu coś tam, kurna, tu napluł, to biegał po tym, kurna, jeszcze w ostatnim momencie, jak już prawie ludzie wchodzili, to jeszcze coś tam, kurna, domalowałem, wywisił to całe gówno i teraz, kurna, najlepszy jest koniec. No i po prostu na sam koniec sprzedał tego szajsu za milion dolców. Za milion dolców, po czym jeszcze Madonna zamówiła u niego okładkę płyty, która jest jakimś po prostu gównianym kolażem, kurna, ponalepiał jakieś, kurwa, powycinał coś, kurwa, ponalepiał. O tej współczesnej sztuce często tak jest, że wiesz, jak się iluś ludzi umówi na coś, że to będzie ten i umawiają się na coś, robią po prostu marketing temu. Ogromny, tylko to mówimy o poważnych, o marketingu poważnym, o dużych pieniądzach i tak dalej. No i nawet no takie rzeczy się już zdarzają, że wystawia coś i potem no, przychodzą goście i kupują, inwestują w takie coś. No, okropne to jest, ale jest. Jest coś takiego. Jest. Ale żeby wiesz, w jakimś miejscu, co ludzie obrazu nie widzieli, filmu to zrobił gdzieś, kurczę, nie wiem gdzie, no, w jakimś takim, no, tam nie było dawno, no i no, przyszli nie, trochę, ludzie. Trochę, widzisz, no, trochę to wystawia to nie najlepsze świadectwo tym oglądającym. To w ogóle pokazuje tą super rzecz, że on pojechał do centrum kultury i on ich w chuja zrobił, żeby wiesz, kurna.
Może i pojechał do centrum, ale nie wiem, czy kultury. No, no niby tak. Los Angeles, do kurwy nędzy, co tam nie ma fajnej galerii sztuki, no są, tam nie ma, wiesz, premiery super filmu, no super muzyk, tam nie gra muzyki, no wszystko tam jest. Właśnie, właśnie. W końcu się zorientowałem, że teraz wiesz, że palnąłem coś, bo cholera, przecież myśmy dostali nagrodę za serial Znaki w Los Angeles. Nie, nie, to jednak nie, to jednak tam są fajni, to jednak tam się znają. To tylko przyszły głupki po prostu. No właśnie. Nie, to w ogóle, wynajęci aktorzy, kurwa. Myśmy myśleli, że to dokument, to był para dokument. Tak, tak. Jaki masz samochód? Można powiedzieć, tak? No jest na co? Audi. Audi. Audi, tak. Bo wiesz, do czego piję? Do tego, że no. Wiem, że bardzo dużo jeździsz. Bardzo dużo. Mam bardzo wygodny samochód. Bardzo dobry. Nareszcie trafiłem chyba na taki, który po prostu jestem super zadowolony. Mam Audi A5 i jestem bardzo szczęśliwy. A ile tych kilometrów trzaskasz rocznie? Powyżej 40 tysięcy. 40-45. Bałem się, że jeszcze gorzej jest. Nie, no to jest taki, wiesz, no taki wstępny tirowiec. No, jest, nie, no żarty, chyba do nie. Tirowca to nie, daleko jeszcze. To tak nie, bo tutaj powiem, to do tirowca chyba nie pasujemy, bo ja pasujemy. Też ważę. Walisz tyle tak, też? 40-50, no. No, no to okej, okay, to jesteśmy na tym samym pułapie tego, no tak, tak. No to wiesz, jakie to jest ważne, żeby mieć dobrą furę. Wiem, właśnie. I uważam, że to jest w tym momencie, w którym to się staje narzędziem pracy. No oczywiście, że tak, bo ja się wiesz, przemieszczam dopiero do pracy. Zawsze mówiłem, jak kupowałem samochód, to mówię tym sprzedającym, słuchajcie, no ja muszę mieć taki samochód, że ja robię 300, 400, 500 km dziennie, ale dopiero do pracy, to nie jest moja praca. Ja w tym samochodzie muszę wypocząć, przegadać w głowie tekst, przyjechać wypoczęty, wysiąść na plan filmowy, potem skończę zdjęcia we Wrocławiu o 14 czy o 14.30, od 5 rano, od 6 rano i z Wrocławia pyknąć do Warszawy i w Warszawie wieczorem o 19 zagrać spektakl. A czy to jest czasami też trochę miejsce twojej pracy? Samochód? Tak, bardzo często. Oczywiście, że tak. Słuchaj, przegaduję teksty, przypominam sobie. Czasem miałem już takie sytuacje, że miałem nagrane dialog z kolegą, z którym miałem dużą scenę dwójkową i tam, gdzie jego była, tam, gdzie moja kwestia, to była po prostu pauza nienagrywana, ale jego kwestie. Świetnie, ja sobie, wiesz, pykałem. Mówię, ach, kurde, nie. Jak to ci dobra, to przygotowuje? Nie, sam sobie to przygotowywałem. Z kolegą nagrywaliśmy, nagrał mi kolega. A, tak jak robiliśmy dobra, spektakl okay. Jeden. I to jest bardzo dobra metoda, ale też, wiesz, powtarzam teksty. Bardzo dużo słucham, wiesz, muzyki, bardzo dużo słucham, po prostu radia też słucham, wiadomości, wszystkiego, no cały czas na okrągło, wiesz, i, ale przede wszystkim też, to jest też czas naprawdę na przegadywanie tekstu, bo ja nie mam czasu na to, a jadę z jednej roboty do drugiej, tam jest kompletnie coś innego w tekście, tu mam za chwilę spektakl, który nie grałem chwilę, muszę sobie przypomnieć i nie mam kiedy, a się denerwuję, bo to wiesz, z wiekiem człowiek się coraz bardziej denerwuje. A, o kurde, to mnie przestraszyłeś, myślałem, że się wyluzuje z wiekiem, kurde, ciężkie czasy dopiero nadchodzą. Nie, 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 wiesz, nie, bo to wiesz, nie, bo to nie, nie, ja ci coś powiem. Wiesz, a bo ten, jak zapytali kogo pana, świętej pamięci, pana Wojtka Pokorę, czy kogoś, mówi, panie Wojtku, pan się jeszcze denerwuje przed spektaklem, on się denerwował. Mówi, denerwuje? Ja jestem przerażony. No bo po prostu... Ja sobie tak tłumaczę z wiekiem, aktor, tak, ileś lat pracowałeś na coś, na siebie, na swój wizerunek, na to, kim, gdzie jesteś, w jakim miejscu, kim jesteś, na swoją pozycję jakąś, no bo nie ukrywajmy, tak jest. I wiesz, i wszystko można, a wiesz, w naszym zawodzie wszystko można spieprzyć jednym, dwoma spektaklami. Pracujesz na coś 30 lat, a kilkoma ciulowymi spektaklami możesz to spitolić absolutnie, bo nie będą gadać o tym, że Vini fajną płytę wydał Vini czy coś tam tego, no to normalne, ale jak wydasz fatalną, to wszyscy będą mówić. I jak ja zagram jeden, drugi, trzeci, czwarty spektakl fajnie, normalnie, to nikt o tym nie będzie mówił, ale jakbym spierdzielił, no to będzie głośno o tym, to ci gwarantuję, dlatego z wiekiem, ale do czego puenta jest taka, że z wiekiem masz ogromną do stracenia i większą świadomość tego, co robisz i się po prostu trochę więcej denerwujesz, bo jak młody człowiek jest całkiem, młody aktor mówi, dobra, tam
No ale tekstu, sorry, nie bardzo umiemy. Dobra, to coś tam się powie, wiesz, tam jakoś tam damy radę. Uszyjemy. Uszyjemy coś. A to wiesz, no jak to mówią, wiesz, stary aktor, młody aktor mówi do starego aktora. Mistrzu, kurczę, ja to tam, cholera, tekst już umiem na pamięć tego, tak już na blachę, tylko nie wiem, kurczę, jak to zagrać tego. No w ogóle, stary aktor mówi tak, widzisz, synek, no. Ja już dawno wiem, jak to wszystko zagrać, tylko nie pamiętam tekstu. Dobra, nie słyszałem tego. Także wiesz, to jest to, tak, tylko trzeba powtarzać tekst, no. Kurczę. To jest cała robota, no. No właśnie, ten cholera jasna film jest jednak trochę bardziej wdzięczny. No to jest inna sprawa, względem. Oj, bo dużo bardziej wdzięczny, tak. Natomiast, no. Natomiast wiesz, też trochę się myliłem myśląc, że to lżej czy coś, oj, nie lżej, oj, a czy, ciężka robota. Kurde. A czy cholera jasna w kinie się jednak gra inaczej niż w teatrze? Inaczej zupełnie, no innych środków się kompletnie używa jednak w filmie, no bo to jednak, wiesz, no, dostajesz informację, czy to że jest ujęcie, no, co będzie pokazywane, czy ty będziesz pokazywany od pasa w dół, no bo to jest różnica, od pasa w dół, czy od pasa w górę, i czy to będzie ujęcie takie, że widać cię, że ty jesteś o tam, o jak ten samochód przed nami, 30, czy 40, czy 50 metrów daleko, czy to będzie takie zbliżenie, że będzie ci widać, jak ci drgnie powieka, minimalnie. No to jest różnica, no bo jak wiesz, że masz takie zbliżenie, no to i masz nie mrugać, no to nie możesz mrugać. Jak będziesz 40 metrów, to możesz zamknąć oczy, bo to i tak nie będzie widać. A, bo też jest taka moja świadomość, ale możliwe, że błędna. Jestem ciekawy twojego zdania, czy w teatrze czasami się troszeczkę coś przerysowuje, jak to się mówi, przegrywa czasami troszkę? Wiesz co, no... Są gatunki teatralne, w których się przerysowuje, nawet przerysowuje się i w kostium jest przerysowany i trochę więcej aktor jest bardziej ucharakteryzowany, trochę jest większy, szerszy gest, trochę się inaczej mówi, gra się, że tak powiem, jak to wiesz, mówi się slangiem, szerzej się gra, więcej trochę, no. Tak wiesz, jakby dużymi literami. Okay. A no w filmie nie, no chyba, że jest jakieś założenie w filmie, że gramy tak bardziej teatralnie. Nie, no to w sitcomach się tak gra, no wiesz, dla aktora ta informacja, na przykład, słuchajcie, gramy cieniutko. To jest dla aktora, czy to w teatrze, czy w filmie, jasne. I dla aktora w teatrze mówi, słuchajcie, cienie, nie gramy tak grubo. No, że gra się farsę, no to tam jest dużo biegania, zamykania drzwi, wow, krzyku, wszystkiego tego, no, bo tam są inne rzeczy ważne i nawet tam jest ważne, żeby to było troszkę przerysowane i żeby to było wyraziste, no bo w teatrze musi być wyraziste. Poza tym, no tak jak przed chwilą, wiesz, Wini, rozmawialiśmy, no w teatrze jednak widz, na przykład, no jest teatr, jest 600-700 osób i widz siedzi 40-50 metrów od sceny. Trzeba głośniej mówić. No, trzeba wyraźnie, głośno mówić, trzeba mieć technikę. Taką do teatru, no trzeba to, żeby to było wyraziste i zrozumiałe. No w filmie to jest, takie środki są niepotrzebne, prawda, no bo to można sobie tutaj skromniutko grać, cichutko, prawda, na spojrzeniach, słychać oddech, mrugnięcie, tik lekki, no tak. na tym, na policzku, to wszystko w malutkie, kropelka potu leci, a no wyobrażasz sobie, że w teatrze, gdzie jest 700 osób i że kropla potu leci, no w filmie na takim zbliżeniu, takim, to, że kropla potu przez twarz spływa, to jest ogromny środek, patrzysz, mówisz, Jezus Maria, w filmie, bo masz tak w telewizorze, no czy tak. W kinie, no a w teatrze to tak czegoś takiego to w ogóle nie będzie widać. To jest, wiesz, no to jest taka różnica, tak bym to, wiesz, tak bym to określił. Różnice są ogromne, natomiast myślę, że dobry aktor po prostu, bo aktorzy dzielą się nie na filmowych i teatralnych, moim zdaniem. Aktorzy dzielą się na dobrych i złych. Przepraszam cię na sekundę, tak. Słuchaj, muszę się wyścigać. Ale no jasne, leć. Kurwa, po prostu zwariuję. No, ale no, Wini, kurwa. Sorry, znaczy, jak wychlałeś pół tego, to kurwa. Nie, tylko że ja leciałem z poprzedniej rozmowy do ciebie. I ja nawet, kurwa, no, ale to nie mówisz dalej. No, dlatego mówię już. Dalej. A mówię, a ten, a jak jeszcze po, no. Dobra, nieważne. Leć. No. Leć.
Jeszcze 4 łyki i ja będę się musiał oddać. Tak, bo ja tu specjalnie coś powiedziałem, jak cię nie było. Tak, tak. O, zajebiście. Świetnie. Będziesz się śmiał. O, super. Nie, to chyba będzie trzeba to zostawić. Dobra, czyli... mówisz, że... W środkach wiesz, tak, a ty powiedziałeś, skończyłeś na tym, że aktor nie dzieli się na teatralnego i kinowego, tylko na dobrego albo złego. No oczywiście, że tak, no bo aktor teatralny sobie po prostu w filmie poradzi absolutnie, no bo pewną świadomość tylko zyska, no chwilkę będzie się musiał przestawić i tak dalej. No filmowemu, takiemu stricte filmowemu będzie trudniej w teatrze, ale też pewnie jak jest dobrym aktorem, to też sobie poradzi. Ale wiesz środki. Co? To jest ciekawa rzecz, bo ja mam jedno doświadczenie, tylko jedno, w którym i trochę inaczej było. Tak. Robiłem kiedyś reklamę i wzięliśmy aktora teatralnego, tak, który w ogóle nie miał doświadczeń filmowych albo nie wiem, może miał, ale bardzo mało. Tak. I myśmy robili taką reklamówkę, no po prostu trzeba było tam coś zagrać. Jasne. On... Nie szło mu. I wiesz, było taki był moment, w którym on sam powiedział: panowie, jak wy nie jesteście zadowoleni, ja nie będę kasował, idę do domu i trudno. My powiedzieliśmy: nie, pan to zagra, bo po pierwsze my to musimy zrobić, jasne, a po drugie to... No wie, to da pan radę, do cholery jasnej da pan radę, ale jemu to, myśmy naprawdę dużo siedzieli przy tym, on za mocno grał, on grał teatralnie, za mocno grał. Ale zachowaliście się super, po koleżeńsku, klasa, zawodowo, powiedzcie się, nie ma tu kurczę tego, że przycisnęliście go dobrze, ale po prostu, ale też odpowiedziałeś sobie winnie, jakby no, po prostu być może miał za małe to doświadczenie, wiesz, że nie robił za dużo i nie, no, trochę był zagubiony, nie, no może nie wiedział, wiesz, no. Może to będzie dla niego było wspaniałe doświadczenie jakieś, wiesz, no, ale dobrze, że nie odpuściliście, no i fajnie, no. Ale jeśli mam być szczery, gdyby na przykład to był film, tylko znaczy, dobra, gdyby to były przygotowania do filmu, bo film to już ludzie trafiają i to trzeba robić robotę, ale gdyby to były próby do filmu, no to byśmy go po prostu nie wzięli potem. No tak, no to też tak się to robi, a nawet jeżeli ktoś się trafi, kto potem z tego filmu na przykład w jakiś sposób jego rola, czy coś w sensie tego grania takiego, ty mówisz, wyskakuje, że coś nie tego, a da się to zrobić, no to przycinają to, wiesz, na montażach i tak dalej. No wiesz, to, no to tak bywa. Bywa tak, no. Czasem jest to nie z winy, wiesz, jakby aktora, w tym sensie winy, no w cudzysłowie z winy, ale czasem nie z winy, no ale wyskakuje to jakoś, no to się tnie, no bo to jest, wiesz, montaż i to właśnie film, ten ma też tę przewagę. W teatrze, wiesz, idzie szmata do góry, kurtyna i koniec. I nic nie możesz powtórzyć, musisz grać do końca, jedziesz, co się dzieje, a dzieją się cuda czasem. A w filmie, no to wiesz, mówisz stop, stop, dobra, no. Wiesz, zależy, jak się ma dużo kasy, to się robi dużo dubli, a jak się ma mało pieniędzy, no to się robi mało dubli, no. No, dzisiaj pieniądze się tylko sprowadzają do czasu, a kiedyś sprowadzały się jeszcze do taśmy filmowej. No, oczywiście, też tak to było, że, dopiero no, też trzeba było być sprawnym, żeby powtarzalnym aktorem i tak dalej, no bo to była na wagę złota taśma filmowa. No dzisiaj można sobie, no też czas oczywiście jest ważny, no bo na scenę jest też, jest ciasno w ciągu dnia zdjęciowego, jest scen naćkane tych scen, że trzeba się wyrobić, no i jak sprawni aktorzy, no to tych dubli się zrobi troszeczkę więcej, a to jest dobrze, że się zrobi dużo dubli, bo wtedy jest czas, że tak powiem, na aktorstwo, że wiesz, no ten reżyser coś będzie mógł wybrać, to z czegoś, bo jak będzie miał dwa duble, to co on wybierze? Jeden się zawsze robi, no bo technicznie coś może tam być, jakiś drop, coś minimalnie, coś nie, technicznie nie tego i kit. Więc to wiadomo, no, że no, z pieniędzmi jest związane, no jasne, że z pieniędzmi, no niestety. A jaka emocja twoim zdaniem jest najtrudniejsza do zagrania? Szczery śmiech. Śmiech w teatrze jest bardzo trudny, rozśmieszanie, płacz jest znacznie prostszy i smutek, że tak powiem, tak generalnie, tak grubo powiem. Natomiast autentyczne rozśmieszanie
I autentyczny śmiech, to no, od razu słuchaj, poznasz, czy to jest prawda, czy nie. I, bo to weryfikacja następuje natychmiast, czy ktoś cię rozśmiesza, czy nie rozśmiesza. Bo czy ktoś poważny i tego, no to możesz się zastanowić, coś, wiesz. A tu weryfikacja jest natychmiast. No. Albo cię ktoś śmieszy, albo nie. No, ale to jeszcze nawet on ktoś może śmieszyć, ale... Ale sam śmiech może też nie śmieszyć, bo... No to prawda, jest... no to prawda. Ale śmiech jest bardzo trudny, no jaka emocja, wiesz, no... No nie, masz rację, rozumiem. No to mogę dodać do tego tak, że uważam, że no wiesz, każda emocja, którą trzeba... Która, żeby była prawdziwa bardzo, no to... No nie ma łatwych w sumie, wiesz, no bo... Nie ma łatwych, kurczę. A moim zdaniem są. Są? Jakie? W mojej opinii... Złość jest dużo łatwiejsza niż na przykład śmiech. Jak się dobrze ktoś podkręci, kto... No dobrze, a jak jest aktor bez temperamentu, to bracie, to będzie dla niego najtrudniejsza rzecz na świecie. No bo wiesz, że się wkurwić naturalnie od razu w tej chwili, kurwa, no to co? To można, kurwa, tak? Okej. Okay. Ale żebym ja, wiesz, na przykład... No właśnie, patrz. Ale rozśmieszyć, wiesz, no dobrze, no ale ja jestem... Ale ja jestem ekstrawertyk, no ja po prostu mam temperament, wiesz, u mnie zawsze mówi tak, nie, ja nigdy nie zagrałem niczego za wolno, tylko zawsze, kurwa, za szybko. Okej. Okay. No to dobrze, są tacy aktorzy. Ale zawsze jest uwaga, nie, Kropek, to... wolniej, kurwa, wolniej! Ale to właśnie... Kryśka, czy zawsze, wolniej. Nie, a trzeba powiedzieć tak, Jezus Maria, co ty się tak ślama, wiesz, dla takiego aktora, żeby on się nakręcił, on nie ma czasu na nakręcanie, kto go będzie nakręcał? To wiesz, no to okej, okay, ale mówię, ale w sensie, ja o ten śmiech miałem na myśli może nie samo w sensie, to się śmieje, tylko w sensie, żeby drugiego rozśmieszyć na ekranie czy w teatrze, to jest najtrudniejsze. No ale to ja tak uważam i rozmawiałem o tym z paroma osobami, które się zgadzały, że komedia jest dużo trudniejsza niż dramat. Komedia jest najtrudniejsza. Najtrudniejsza. Błędy nawet trzeba zbudować. Słuchaj, trzeba mieć tak, trzeba być aktorem super sprawnym, trzeba świetnie mówić, trzeba mieć dobry słuch. Okay. Bo trzeba zrobić idealną pauzę, bo jak wiesz, jak opowiadasz dowcipy i powiesz za szybko pauzę, puentę albo za wolno coś, to spalisz dowcip. Trzeba umieć to opowiedzieć, trzeba mieć lekkość, wdzięk, taką biegłość zawodową, żeby zagrać komedię. A dramat tam się, kurwa, snuć po scenie, wiesz. Nawet kurwa. Napisać dramat jest w cholerę. No oczywiście, łatwiej, że tak. No bo ileż... naprawdę, żeby rozśmieszyć dzisiaj właśnie widza, który przychodzi, wiesz, rozśmieszyć go naprawdę, żeby się naprawdę śmiał, to jest mistrzostwo. No ktoś tam powiedział, ktoś bardzo znany, nie pamiętam dokładnie, kto, nie chce konfabulować, ale ktoś bardzo znany, mądry powiedział tak, jeżeli umiesz, coś z tatem związany, jeśli umiesz rozśmieszyć człowieka tak, żeby zapomniał o wszystkich swoich, wiesz, troskach, zmartwieniach takich codziennych i tak dalej, bo tak się go rozśmieszyć, to na pewno pójdziesz, kurwa, z butami do nieba. Okej. Okay. No bo to jest naprawdę trudne. Naprawdę trudne. No, takie mam poczucie i też tak samo właśnie i w pisaniu historii. A nawet ostatnio się złapaliśmy z kolegami, jakiś tam film sobie szukaliśmy i mówimy, kurwa, nie ma żadnej fajnej komedii od dawna. Co tu, kurwa, obejrzeć? Zauważyłeś coś takiego, przepraszam cię, że zauważyłeś coś takiego, że najfantastyczniejsi komicy na świecie to są aktorzy, to są, wiesz, to tak, to po prostu, to są po prostu ludzie, kurwa, głęboko jacyś tacy dramatyczni, wiesz. Wiem, ale ja dokładnie wiem, czy skąd to wynika. Po prostu to jest ich metoda na świat. Bo w ogóle śmiech, chyba natura wymyśli, znaczy, no, mi się to wydaje oczywiste. Jako przeciwwagę. Tak, ten świat jest potworny, drastyczny, niesamowity, wszystko się zżera, robi w chuja i tak dalej. I jakby nie było tego śmiechu dla inteligentnych istot, bo dla nieinteligentnych to chuj, to po prostu liczy się, kurna, kto tam szybciej graty pozwije albo rzuci się na drugiego. Natomiast dla inteligentnych istot by tego nie było, to jest nie do wytrzymania. To no nie, to kurwa jest złość. Oczywiście, jakiś, no ja na zwierzę po prostu. Strasznego. Wiesz, jedną z takich ważnych elementów człowieczeństwa, przynajmniej dla mnie, jest, czy koleś
czy kumpela, czy koleś, czy ma poczucie humoru. Jak nie ma poczucia humoru, no kurwa, to słabo. No, a zależy do czego. Na przykład może się okazać, że bardzo dobrze liczy i układa papier. Wódkę się ale, może gorzej pije. No tak, ale... no dobrze, ale poczucie humoru można mieć, ale układa i papieru. Można, ale nie trzeba tam akurat ich mieć. No tam nie, no tak, masz rację. No ja bardzo podziwiam ludzi, którzy są tacy poukładani, bo ja niekoniecznie taki jestem, znaczy w ogóle taki nie jestem, czasami sobie tak myślę, kurde, no jeżeli miałbym znaleźć jakikolwiek jakiś sens na tym świecie, to jednym z nich jest to, że różne osoby i różne rzeczy nadają się do różnych rzeczy, że jakoś to tak się zazębia, że nagle tam jeden chciał, cholera, śpiewać, grać czy coś, ale ktoś jednak chciał być tym lekarzem, gdzie po prostu to jest to miejsce, nie wiem, jakiś szpital czy coś, to jest ostatnie miejsce, do którego ja bym chciał chodzić, a tam łazi codziennie, kurde, na 8 rano czy na 7. Tam też są potrzebni słynni artyści, wiesz. Bo teraz ja uważam, że a przede wszystkim, że bardzo dobrzy rzemieślnicy, bo my zapominamy o tym, ja to często mówię, słuchaj, wszyscy chcą być artystami, ale żeby być artystą, najpierw trzeba być, kurczę, rzemieślnikiem. Moim zdaniem trzeba mieć rzemieślnikiem trzeba być, a cenię tych ludzi, którzy nie uprawiają przecież naszego zawodu, nie są artystami, w tym sensie, że nie są muzykami, aktorami, a są artystami naprawdę. Powiem ci tak, to jest wielki kompleks mojego życia, ale ja uważam, że są przypadki, gdzie nie trzeba być dobrym rzemieślnikiem. No. I zaraz ci... No ale chciałbym być, wiesz, na przykład jesteś biznesmenem też. Masz firmę wspaniałą. No, teraz nie mam. Właśnie teraz nie masz, ale, na rynek, ale reaktywujesz. Tak. Firmę. No słuchaj, no trzeba to, kurczę, umieć, wiesz, trzeba mieć odwagę i trzeba to umieć. No. Akurat tutaj do pewnych rzeczy muszę współpracować z pewnymi zawodowcami. Ale to jest umiejętność dobierania sobie ludzi, to też jest umiejętność. Okay. Ale teraz powiem ci tak, na przykład ja przy muzyce najlepsza rzecz, którą ja robiłem i mam odzew jakby z rynku, że ludzie mówili wini, do tego ty się nadajesz. Czasami mi mówią, że moja muzyka jest średnia, nie wierzę im, uważam, że jest super, moja własna, ale na przykład ja jestem dobrym producentem wykonawczym. Aha. Czyli ja potrafię zebrać ekipę, potrafię im powiedzieć, nawet wymyślić całą płytę. Mhm. Już robiłem takie projekty, że wymyśliłem całą płytę, o czym powinny być kawałki, jak powinny być zrobione, mhm, idee, jakie instrumenty użyte i razem... Bardzo ważny producent wykonawczy. Razem z nimi to stworzyć, gdzie de facto ja nie będę się udzielał ani wokalnie, ani nie będę na niczym grać, bo nie umiem w ogóle na niczym grać, ale powybieram melodię i tak dalej. Mhm. Natomiast ja mam na przykład taki pomysł, że chciałbym bardzo kiedyś to zrobić. Chcę być rzeźbiarzem. Tak. Nie będę niczego rzeźbił, bo nie umiem rzeźbić, nigdy nie zamierzam się tego w ogóle nauczyć. Natomiast mam pomysł na zrobienie... Właśnie nie wiem, czy mam o tym teraz opowiedzieć, czy nie. Mam pomysł na pewne rzeźby, które byłyby całe połączone i... A rozumiem. Ale ty byś tego nie robił. Nie, bo nie umiem rzeźbić. Po co mi to w ogóle się tego uczyć? Gdybym się tego miał uczyć, to miałbym... To będziesz producentem wykonawczym rzeźbiarstwa. Nie, uważam, że będę absolutnym artystą i całkowitym pomysłodawcą i każda jedna rzecz, która o co chodzi w tej całym rzeźbiarstwie, będzie dopracowana przeze mnie. Bo idea będzie twoja. Gościu, tak. Również ja będę też opisywał, o co nam chodziło i czemu to zrobiliśmy, a ktoś, kto to wykona, będzie rzemieślnikiem. Ja chcę znaleźć dobrego rzemieślnika rzeźbiarza, takiego, który będzie rzeźbił w kamieniu, czyli bardzo trudna rzecz. On musi to robić mistrzowsko, bo ja akurat do tego projektu potrzebuję czegoś... Czyli rzemieślnicy są potrzebni, mistrzowscy rzemieślnicy. Tak, tak, tak. Właśnie o tym mówiłem. Ale w tym przypadku, akurat w tym przypadku
Dobrze, on będzie artystą w wykonaniu tego, ale on będzie miał bardzo małe pole do popisu, jeśli chodzi o zakres, jak mają rzeczy być ugryzione, właściwie zerowe. Żadne, rozumiem, rozumiem. Nie ma tam żadnego pola do popisu. Jest wszystko już wymyślone i to musi być tak, jak ja to sobie aktorzy, czy często muzycy, aktorzy potrzebują artystów, producentów wykonawczych, producentów, tych, którzy to wszystko, wiesz, jakby ubiorą w całość i tak dalej, pokierują tym i tak dalej. Reżyser, no tak. Ale jest. Jednak... A i producent wykonawczy też, bo on dobierze właśnie ekipę wykonawców, twórców, dobierze, zadba o to wszystko, potem wie, jak tym pokierować, kiedy wejść z promocją, kiedy wejść z marketing, kiedy z tym, kiedy z tamtym, gdzie to uderzyć, co, jak, wszystko. My tego nie wiemy. I często nasze projekty, wiesz, gdzieś zatrzymują się, gdzieś są nie tego, no bo coś było nie w czas zrobione, nie ci ludzie się za to wzięli, a samo wykonanie było okej. Okay. Ale nie miał kto tym pokierować. No tak, tylko że ja bym bardziej, na przykład przy tym projekcie, który sobie tam wymyśliłem, to bardziej bym myślał sobie, że jestem takim producentem wykonawczym, reżyserem, bo to po prostu ten film, do tego właściwie, do tej rzeźby też będzie film, a właściwie dwa filmy, ale to już inna rzecz. Ta cała sytuacja musi być wykonana tak jak u reżysera. Natomiast są reżyserzy, to, którzy dają duże pole do popisu aktorom, a są tacy, którzy dają małe. To prawda. A ty z kim wolisz współpracować? Ja znaczy, chyba... Jak reżyser? Nie, to jest super. To jest bardzo dobre pytanie. Bardzo ciekawe. Jak jest reżyser, który naprawdę wie, o co mu chodzi, ma to przemyślane i wie wszystko, nie udaje, że wie, tylko wie, to strasznie lubię z takimi pracować reżyserami. Okay. Wiesz co? Bo ja się wtedy nie namorduję. Nie się namęczę. A lubię też pracować z reżyserami, którzy wiedzą o co im chodzi, ale chcą współpracować z aktorem na szerszym polu, czy więcej mu dać wolności, mają więcej zaufania. Z takimi też lubię. Nie lubię tylko pracować z reżyserami, którzy udają, że coś wiedzą. A chuja wiedzą. A chuja wiedzą i udają, kurwa, że się na tym znają. To jest katastrofa. Bo ja nie mam na tyle śmiałości, żeby powiedzieć, że ja nad tym wszystkim zapanuję, że ja będę wiedział, czy ja to dobrze robię, czy coś. Zawsze potrzebujesz takiego oka z zewnątrz. Tak, no musi być ktoś taki, no, taki artysta, który spojrzy i powie, słuchaj, to jest fajnie, to nie, tu musimy to poprawić, co myślisz, jak byś to zrobił, pokaż. Ja mówię, o super, to ja ci pokażę, a tak? Nie, tak nie, a to może tak, a o, coś w tę stronę, dobra, to drążymy w tę stronę, okej, okay. I on wtedy mówi, o, teraz jest okej, okay. I tak róbmy, nic nie zmieniaj, rób. No to ja wiem, to ja, wiesz, to jestem bezpieczny wtedy, aktor jest bezpieczny. A jak reżyser mówi, no może, nie wiem, wie pan, nie wiem. No proszę, to niech pan to jakoś tutaj wie pan. O. No i kurwa, to jesteś w dupie. A jak budować konsekwencje w roli? Bo są czasami takie błędy w filmie. Ostatnio złapałem się na takim... oglądałem taki film Furioza, któremu wystawiłem opinię po obejrzeniu może być, a potem jak sobie dłużej nad nim pomyślałem, to sobie pomyślałem, że nie może być. I generalnie tam jest taki jedna rzecz. Aktor gra taką bardzo charakterystyczną rolę. Powiem od razu, że nie widziałem tego filmu, tak przykro mi bardzo. No i nic nie straciłeś. Nawet polecam nieobejrzenie. Natomiast tam jest taki jedna sytuacja, że jest taki aktor, to ty tak on tam tak zagrał mocno, jak skurwysyn takiego świra po prostu, bo to sobie jakiś gangsterzyki, bole, coś, on jest takim kurwa świrem, że ja pierdolę, że mamy się cały czas go bać w ogóle. I to się nawet momentami udaje, tylko problem jest w tym, że i to jest właśnie to, co jak ja sobie to pomyślałem, o tym mówię, kurwa, co to ma być w ogóle, co mi pokazali. Bo on jest po prostu pieprzonym, zwykłym świrem, kurwa. I on nagle istotnie zawód wyskakuje i coś, kurwa, ogarnia i
jakimś tutaj się takim staje, siada gdzieś, coś ustala z ludźmi, jakiś ustawia ich, jakby kurna był jakimś ogarniaczem czegoś, się nie nadaje do ogarniania niczego. Oni wyobrażają sobie, żeby taki debil cokolwiek ogarniał i oni wzięli, cholera jasna, no nie wiem, to była dla mnie niekonsekwencja roli. On nie był takim, wiesz, gościem wyrachowanym, co może nagle odpierdolić jakiś numer, ale to jest taki gangster. To musiałbym, powiem ci szczerze, musiałbym obejrzeć rzeczywiście najpierw ten film, bo trudno mi, wiesz, rozmawiać, kurczę, bo nie widziałem tego. No, ale nawet nie chodzi mi, ale wiesz, konsekwencja, no konsekwencja w roli to jest podstawa w ogóle, nie? No, konsekwencja, no bo to znaczy, jeżeli jesteś niekonsekwentnym, to zdradzasz, że to jest grane, a to prawda, a to musi być, że widz musi wierzyć, no a popatrz taki, no jeżeli coś jest niekonsekwentne, no tak ogólnie mogę powiedzieć, niekonsekwentne, no to po prostu to jest niekonsekwencja, to na pewno to jest w sensie zawodowym, o czym ja mogę powiedzieć, to jest błąd. Jeden z, rozumiem, z podstawowych zarzutów. Tak, może być absolutnie jeden z podstawowych zarzutów. Niekonsekwencja w roli, to jest nawet bym powiedział duży zarzut. Duży. Zresztą no niekonsekwencja nie tylko w prowadzeniu roli, ale w prowadzeniu w ogóle, powiedzmy, prowadzeniu całego filmu może być niekonsekwencja, prawda, że no nie ten styl, nie ta wyłamanie z konwencji, nie, to jest fatalna sprawa, tak powiem, zawodowo, niekonsekwencja. No o, właśnie. To właśnie, to nie, no bo myślisz, no nie, no ale to nie, to ten facet by tak nie zrobił. Tak. Ten facet by tak nie zrobił. No to w ogóle nie wierzę, że on by tak zrobił. No to nie, to jest niedobrze, bo to znaczy, że ktoś wyskakuje z postaci, powiedzmy. Tak to zrozumiałem. No, ja tak odebrałem to, jak sobie tak posiedziałem, pomyślałem o tym filmie, to sobie pomyślałem, kurde, nie kupuję tego. No, zdarza się. Jeszcze takie coś... właśnie o tych emocjach gadaliśmy, a ja się zastanawiam jeszcze jedną, a na przykład wstyd, czy to nie jest trudna rzecz do zagrania? Wstyd. Wstyd? Tak, po prostu wstyd. Ciekawe pytanie, wiesz, czy to jest wstyd, jest trudne do zagrania? Zabiłeś mnie teraz tym pytaniem. Czy wstyd łatwo, bo szukam w pamięci, czy kiedy ja mam coś takiego. Ja ci powiem coś. O, tak odpowiem ci żartobliwie na to, wiesz, nie. Wstyd to jest wejść do foyer, jak wiem, że chujową rolę zrobiłem. To jest wejść do foyer albo do garderoby. Aha. I udawać, że jest fajnie, a wiesz, że jest niefajnie. No właśnie. A mówić, że jest fajnie, ponieważ tak wypada mówić, że jest fajnie, a coś jest niefajnie, to jest wstyd. No, to wtedy, to powiem ci, to jest strasznie trudne. To jest strasznie trudne przyjść na przykład do kolegów, do garderoby, na przykład na premierę nie swoją, do kumpli swoich, serdecznych kumpli, nie? Albo tak do kumpli, no powiedzmy do serdecznych to bym powiedział, ale tak normalnie przyjść do kolegów po fachu i zapukać w garderobie. Cześć. Dzięki, fajnie, super było, super, naprawdę fajna premiera, fantastycznie, dzięki, słuchajcie, ekstra, lecę, muszę lecieć, kurde, bo umówiłem się tego, lecę. Bo wiesz, że kurde, no, nie za bardzo za czym pogadać, no, że ci się nie podobało, że do dupy jest, no po prostu, no bo wiesz, no, więc wiesz, no, ale wiesz, że też, że to się zdarza i to jest przykre, to jest wtedy wstydzisz się, no kurde, to jest najgorsze, ale najlepiej to lubię powiedzieć na sobie, najlepiej jak ja spieprzę rolę, i wtedy wejść do, wiesz, do wyjść do kolegów albo do ludzi, którzy wiem, że tego, to jest wstyd. I wtedy to jest trudne. Bardzo, okay. Trudne, bardzo trudne. A ja na przykład przez prowadzenie mojego programu uczę się sztuki powiedzenia komuś niemiłej rzeczy w sposób taki, żeby go szlak nie trafił. No, bardzo słusznie. Mam nadzieję, że nic takiego mi nie powiesz. Kurwa. Nie, bo tobie nie mam, ale na przykład jak mi się nie podoba czyjaś na przykład muzyka, a rozmawiam z tą osobą z różnych powodów, na przykład, nie wiem, wcześniej mi się podobała, albo w ogóle mi się nie podoba, po prostu znany i fajnie go zaprosić, to też czasami tak. Jest powód, to... To mówisz mu, co myślisz po prostu. Tak. Ale umiem to czasami tak powiedzieć, żeby nie walnąć kamieniem, no chyba, że bym czegoś po prostu
nienawidził, ale wtedy z drugiej strony, jeżeli już tak kogoś nie cierpię, to staram się unikać takich spotkań, bo one nie dają. To jest dobrze, to jest z klasą. Słuchaj, to jest dobre, to jest z klasą, to jest fajnie umieć dowcipnie, czy tak lżej, ale wyraźnie powiedzieć komuś coś, na przykład, że coś ci nie pasuje, czy coś tego. To jest duża umiejętność, naprawdę. No, to... Żeby kogoś nie specjalnie nie urazić, nie być, wiesz... Nie na ostro, tylko ale jednak swoje przeprowadzić. Nie? No tak, bo ciężko też przy każdej rzeczy, wiesz co, w każdej sytuacji tylko chwalić i tak dalej, bo to chyba nie na tym polega. Oczywiście, ani rozmowa, tak. Ani już to wywiadem akurat, to nie jest co ja robię, ale no tak mi się wydaje. Mnie się bardzo podoba, mnie się powiem tak, to będzie żadne, wiesz, wazeliniarstwo i nic, ale mnie się bardzo podobają te rozmowy. Dlatego, że są po prostu nie takie, wiesz co, to nie są takie rozmowy, że takie rozmowy ustawki, wiesz, że tak sobie, kurwa, tak, wiesz, tak tak się pomiziamy, tak sobie będziemy pitolić, wiesz, tak coś tego. To są takie rozmowy autentyczne, szczere. Znaczy takie po prostu tu i teraz. To mi się bardzo podoba, bo takich właśnie o tym zaczęliśmy od tego, że takich rozmów nie ma wcale dużo. Są często rozmowy takie, wiesz, takie kurwa po japońsku, wymuszone takie. Tak, hej, wymieniamy się wizytówkami, fajnie, cześć Winni, cześć Kropek, serwus. A to grasz, tak, gram, a ty produkujesz, a ja produkuję, fajnie, super, no, fajnie, to cześć, hej, jeszcze raz wizytówki, drugie, kurwa, wysiadka i cześć, kawa, herbatka. Wiesz, rozumiesz, no okej, no ja wiem, ale takich rozmów właśnie nie ma takich normalnych. Myśmy się na nic nie ustawiali. Wiadomo, kurwa, nie ma takich rozmów jak u Winiego nigdzie, kurde, żeby to było jasne. No jasne, bo to jest bez ustawki. Ja to widziałem, mam, o, wiesz, taką nazwę wymyśliłem. Bez ustawki, kurde. Mam takie pytanko, jestem ciekawy, czy chciałbyś podjąć się na koniec takiego małego zadania. Ładuj. Żeby sparodiować mnie. Siedzieliśmy już ponad godzinę i teraz... Tak. Sparodiować ciebie? No. To jest strasznie trudne, Vini. Sparodiować ciebie, nie, kurwa, to wiesz, to wymagało... No, ale czekaj, no może spróbuję, wiesz. Słuchaj, tak ci powiem, wiesz... Ja sobie tak, wiesz, kurczę, jeżdżę po mieście i wiesz, taki, kurczę, sobie pogadamy o epikurze, kurczę, wiesz, o hedonizmie sobie pogadamy, wiesz, tak, że słuchaj, fajnie tak sobie pojeździć po mieście. Moje programy są najfajniejsze, tak wam powiem. Naprawdę ciężko jest w niego, tak, wiesz, kompletnie sparodiować, ale dlatego, że to jest taki, wiesz, normalnie fajny gość, kurczę, sobie jeździ bryką po mieście, kurde, kawka, czekaj. Teraz musisz się zatrzymać, bo ja się muszę też odlać, kurde. Nie, wygłupiam się, to jest bardzo ciężkie, sobie parodie to jest w ogóle, wiesz, parodie to jest trudne, bo... No dobra, to mógłbym bo ja bym nie chciał kogoś, wiesz, bo to jest tak... powiedzieć raczej, no, że czy umiałbyś mnie zagrać. Zagrać, tak. No to dawaj. Aha, widzisz, ale to zagrać, to ja bym się musiał, wiesz... Dobrze przyjrzeć. Przygotować okay. Się troszeczkę, wiesz, no by było łatwiej, ja bym sobie ubrał takie coś właśnie, co masz takie fajne tutaj, kapelusz bym sobie ubrał, usiadł taką brykę, wiesz, jakiś tekst i bym z kimś gadał. Okej. Okay. I zaprosiłbym ciebie na przykład, albo kogoś innego i bym grał ciebie i wtedy byśmy sprawdzili, czy ja umiem cię zagrać. No wiesz, tutaj byłoby parę rzeczy, co się trzeba by było podseplenić trochę, bo ja trochę seplenię. Nie, no to akurat widzisz, to akurat, widzisz, ja widzisz, patrzę na to, ja mam inny gust zawodowy, to znaczy, wiesz, oczywiście w parodii pierwsze, co by ktoś spojrzał, to właśnie to, że jesteś potężnym mężczyzną, na przykład, wiesz, dużym i że trochę ci się tam coś nie wymawiasz idealnie S czy coś. Wiesz co, na przykład... Ja bym wolał w parodii czy w graniu ciebie wyjść kompletnie z czegoś innego. Nie z tego, że coś tam ci się synie tego, nie z tego, że ważysz 100 kilo, tylko po prostu... Chciałbym. To jest lepiej, dobra. No właśnie, chciałbym, no dobrze. To wiesz, do tego dążę. Ja bym wyszedł z czego innego. Ja bym wyszedł z czego... czego ty jesteś ciekaw, jakim ty jesteś gościem tak naprawdę tam, wiesz. Od tego bym wyszedł w graniu.
To jest właśnie clue mojego na przykład aktorstwa, że nie wychodziłbym od tego, że tam, wiesz, że, bo to najprościej byłoby, wiesz, że wiesz, że sy mówisz coś, co to kurwa, to nic, no co, no to co, to nie jest cała prawda o tobie, rozumiesz? No to wiadomo, no. No właśnie, a żeby kogoś zagrać, czy sparodiować, to trzeba uchwycić coś tam głębszego, fajniejszego. Słuchaj, fajniejszego. Nikt nie potrzebuje całej prawdy o mnie, a już na pewno nie ja. Dobre? To jest bardzo dobre. To mi się udało. No tak. Nikt nie potrzebuje. Nawet ty, no może tak. Już na pewno nie ja. A jeszcze kółeczko robisz? Nie, bo trzeba było zawrócić, bo tam to jest. Tu, tu jest, jest, tak? Teatr, tam. Aha, dobra, bo ja mam do dupy, patrz, widzisz, za małą perspektywę. Nie, spoko, no to tam zawrócisz jeszcze raz, zawrócisz. Tu nie wiem, chyba, że cię wpuszczą, chłopaki. No, albo wpuszczą, a jak nie, cię to powiedzą. Tylko ładna dziewczyna tam idzie w ogóle. Ładna dziewczyna idzie? O, kurczę, no pełno. Pełno ładnych dziewczyn chodzi, no a teraz z lato to powyłaziły spod kamienia wszystkie i łażą. A ty jesteś kawalerem, to możesz się oglądać. Ja się oglądam zawsze, nawet jakby nie byłem, to też się oglądałem. A jak nie byłeś, też się oglądałeś. Dlatego nie jesteś, bo do tego jesteś kawalerem. Nie, no to no jasne, kurde, oglądanie to jeszcze... No, może, tak, może wolne, spoko, uważaj. O, dlatego. A, no widzisz, tak. Sympatyczna, wytonowana trochę, ale... I gapi się w ten telefon. No właśnie. No a jak to się stało, kurczę, powiedz mi teraz, bo to ja powiem ci przysłuchaj, jak to jest, że jesteś w Warszawie, to jesteś ze Szczecina. Wiesz, że ja mam żonę spod Szczecina. Tak? Z Nowogardu. A, no, znam Nowogard. No, no. Stary. No. Ja znam ten filter. Filter? Firtel, czyli ten kwartał, ten rejon, no. Szczecin. Mi się bardzo Szczecin podobało. Ja tam byłem rok w Teatrze Gościnnie. Szczecin jest super. Super miasto. Tak, a teraz jest jeszcze... Bo w ogóle akurat w Polsce dużo takich rzeczy pod względem, że... Nie wiem, park ładnie zrobią, gdzieś światełko, coś tam powstaje, knajpka tamto, siamto. Jest coraz fajniej w naszym kraju pod tym względem. Ja to bardzo sobie cenię. W związku z tym... Teraz jakiś duży remont w Szczecinie jest. Tak, to właśnie jest od cholery różnych. Są takie, wiesz co, miejsca na przykład... Ja lubię sobie chodzić na spacer po lesie. To już nie jest park, to jest las. Mm-hmm. W nocy, o 11, 12 w nocy. I po prostu tam jest... Są światła, są różne takie... fajne rzeczy, że się normalnie chodzi. Jest super. I tyle. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Dojechaliśmy, dziękuję Ci, Wini. Kropek, dziękuję Ci. A to był Wini i na końcu staropolska tradycyjna Essa. Aha, fantastyko.